że skrócik jakiś tego, to fajne, bo ja to kiedyś widziałem. Spartiatik! Zobacz, tu jest ten głos, to nie AI, albo jest. Jesteś pewien, że żyjesz w prawdziwym świecie? A może to tylko bardzo realistyczna gra? Aby dowiedzieć się, co jest prawdziwe, a co wirtualne, obejrzyj podsumowanie filmu Free Guy. Free City to bardzo popularna gra online z fantastycznym światem i... Ty miał tytuł polski ten film Free Guy? Aż sprawdzę, ciekawe mnie jak przetłumaczyli. Ty nie ma? Ja pierdziele, nie przetłumaczyli. O ja pierdziele. I mnóstwem możliwości. Tutaj gracze w specjalnych okularach mogą się bawić, zapominając o rzeczywistości. Mogą uwodzić kobiety, kraść samochody, a nawet ratować świat. Albo odwrotnie, zniszczyć go. Tutaj spotykamy Gaja. Fajny i tak, ten to film. Naprawdę jego imię. Mieszka kiedyś w wolnym mieście i wydaje się być całkowicie szczęśliwy. Wstaje, przeciąga się, wita się ze swoją rybką, je śniadanie i szykuje ale się do pracy w banku. Jak twórcy by to przetłumaczyli, bo zawsze są z dupy te tłumaczenia. Najsmaczniejszą kawę i oszczędza pieniądze na zakup nowych tenisówek. Nie martwi się niczym. Ani helikopterami latającymi nad głową, ani robotami spacerującymi po centrum miasta, ani ciągłymi walkami. Guy ma tylko darmowy jeden problem. Gej? Marzy o znalezieniu swojej miłości. Nagle pracownicy banku widzą rabusiów włamujących się do banku. Zaczynają strzelać i wszyscy upadają na podłogę. Ale nawet to nie denerwuje Gaja. Następnie opowiada Badiemu o dziewczynie swoich marzeń. W tym samym czasie poznajemy nową bohaterkę gry. Zabiera akta tajemniczemu mężczyźnie z ukrytą twarzą i odchodząc pozbywa się informatora. Ta dziewczyna ma na imię Mili i jest jedną z twórców kodu źródłowego Wolnego Miasta. Gaj no ja to oglądałem też kiedyś, fajne no. Na jednej z ulic miasta. Guy mówi, że ona nuci jego ulubioną piosenkę i patrzy na nią oczami pełnymi miłości. Glitcher. Mili jest zaskoczona. Nie napisała nic podobnego w scenariuszu tej postaci. Guy biegnie za nią, a potem potrąca go pociąg. Ups. W tej samej sekundzie dziewczyna wychodzi z gry. Widzimy, jak wygląda na żywo. To nie tak uderzająca jak jej postać, ale też całkiem ładna. Co? Widzimy, potrąca go pociąg. Ups. W tej samej sekundzie dziewczyna wychodzi z gry. Widzimy, jak wygląda na żywo. Nie tak uderzająca jak jej postać, ale też całkiem ładna. Mili gra w Free City. To ona chyba, czekaj. To jest jeden do jednego ona chyba, tylko że ma perukę blond tam, czy nie? Ona ma normalnie też, nie brązowe ma włosy? Tej samej... Tu ma perukę albo tu. W sekundzie dziewczyna wychodzi z gry. Jak gdzieś ma. Widzimy, jak wygląda na żywo. Nie tak uderzająca jak jej postać, nie ale też całkiem ładna. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Dzięki. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Janusz Kopytko dał na Golibordę 5 zł. Info z dzisiaj: linie lotnicze wprowadzają strefy bez dzieci i w końcu można lecieć bez halasu. RLL. W końcu spokój. Serio takie coś? Nie wiedziałem. Ale w samolocie, ja pierwszy raz samolotem w tym roku leciałem. I nawet nie zwróciłem... Były jakieś dzieci, nie? Oczywiście nie zwróciłem uwagi. Ale cicho było, nie? Więc chyba... Nie są... Nie przeszkadzały, nie wiem. Przeszkadzają ci dzieci? Mili gra w Free City nie tylko dla zabawy. Musi znaleźć dowód na to, że kod do jej gry wideo został skradziony jej i jej przyjacielowi przez przebiegłego i podstępnego programistę o imieniu Antoine. No a jak? Dzwoni budzik i Gaj... Czekaj, się zastanawiam, czy czarnoskóry był na lotnisku. Znaczy nie ważne zresztą, budzik. Każdy jest równy poza tym. Działa według swojego zwykłego scenariusza, ale w pewnym momencie coś idzie nie tak. W kawiarni mówi, że chciałby spróbować nowego dla niego napoju, cappuccino, co jest szokiem dla baristy. I nie tylko dla niej. Wszystkie postacie w pokoju patrzą na Gaja z oszołomieniem. Wszyscy zawsze piją ten sam napój. Kawa, śmietanka i dwa cukry. Tutaj widzimy czołg zbliżający się do kawiarni i kierujący lufę w kierunku Gaja. On od razu mówi, że żartuje i oczywiście wypije to samo co zawsze. Nerwowo pije swoją standardową kawę i idzie do pracy. Rabusie ponownie włamują się do banku. Wszyscy znowu padają twarzą w dół na podłogę, ale Guy tym razem wcale się nie bawi. Widzi znowu idącą ulicą dziewczynę swoich marzeń, więc Guy postanawia działać. Prosi rabusia, aby dał mu okulary.
prowadzi to do walki między nimi. Nasz bohater zdziera rabusiowi okulary i przypadkowo pociąga za spust jego pistoletu. Czarny charakter leci w ścianę z ogromną dziurą w brzuchu. Guy upuszcza broń, wybiega na ulicę i zakłada okulary złoczyńcy. Świat wokół niego całkowicie się zmienia. Widzi rzeczy, których inni nie zauważają, takie jak apteczka leżąca na ulicy. Okazuje się, że tę apteczkę można użyć dla siebie. Teraz Guy widzi świat wolnego miasta nie jako zwykła postać z gry, film Free ale Guy. Prawdziwego gracza. Udaje mu się zarobić dużo pieniędzy i w końcu kupuje sobie nowe trampki, o których od dawna marzył. W rzeczywistości marzył tak dużo, że prawie znowu został przejechany przez pociąg. Ale nasz bohater zatrzymał się w porę. W pewnym momencie poznajemy drugiego dewelopera wolnego miasta. Programistę o imieniu Keys. Pracuje nad analizą zachowania Guy'a w grze i próbuje dowiedzieć się, w jaki sposób postać niezależna zaatakowała prawdziwego gracza. Byłem na tym, kiedy była pusta sala? Jeśli nie było to wpisane w jej kodzie. Bo jesteś NPC-tem i nie widziałeś graczy. Keys również wchodzi do gry. Wybiera nie miałeś okularów. A jego kolega Mauser zamienia się w różowego Mauser? Kulika. Znajdują Guy'a i przesłuchują go, podejrzewając, że to jeden z graczy bezczelnie używa skórki postaci niezależnej. Guy nic nie rozumie, więc NPC-ta rozpoczynają strzelaninę. Nasz bohater próbuje uciec. Guy zdaje sobie sprawę, że jego nowe trampki pozwalają mu wykonywać super skoki, ale brakuje mu zręczności i rozbija się o metalowy słup, a potem w dodatku o sufit. Za trzecim razem Guy skoczył pomyślnie i dotarł na dach, ale policjant i królik budują drabinę i biegną za nim. Nasz bohater próbuje doskoczyć do linii dźwigu, ale przelatuje nad nią. Guy spada z ogromnego wieżowca, ale bohatera ratuje poduszka powietrzna w postaci czterech nadmuchiwanych kół. Wychodzi z nich i krzyczy, że jest teraz nieśmiertelny. W tym momencie zostaje potrącony przez radiowóz. Oj. Keys i Mauser opuszczają grę. Wykonali swoje zadanie, dać bana ale dla nie mogą tego rozgryźć. Gracza? Pozbyli się Guy'a, a liczba graczy nadal się nie zmieniła, więc nie jest graczem. Ale kim w takim razie jest? Keys wraca do domu. Ogląda wywiad, w którym on i Millie rozmawiają o swoim pomyśle. Niezwykłej grze niezależnej z unikalnym kodem. Mają oni nadzieję, że wkrótce ją To jest ta typia raz gry, nie? Ale jak widać, tak się nie stało. Millie przychodzi do Keysa. Zaczynają się kłócić. Dowiadujemy się, że program... Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić! Inert oddał na Goliborde 5 zł. Witam, obejrzałem dzisiaj rano Woda z Brany i gdybym mówił, że twoje umiejętności w grze były fatalne, to obraziłbym słowo fatalne. Pozdrawiam mniejsze, większe. Dzięki, dzięki. Mista o imieniu Antoine ukradł ich unikalny kod gry, aby stworzyć fatalny własną grę ten komentarz. City. A teraz Millie dokłada wszelkich starań, aby pozwać Antoine'a. W tym celu dziewczyna stworzyła będzie tylko własną gorzej. Postać, Molotov Girl, mając nadzieję, że w samej grze znajdzie dowody przeciwko Antoine'owi. W przeciwieństwie do Millie, Keys zaakceptował niesprawiedliwość i podjął pracę w firmie Antoine'a. Tymczasem Guy budzi się ponownie. Obiecuje sobie, że ale dzisiaj nie ma okularów. Będzie inaczej. Millie również dołącza do gry. Musi włamać się do skrytki, miejsca, w którym znajduje się dowód jej kodu źródłowego. W tym momencie podchodzi do niej Guy, a dziewczyna uznaje, że jest kolejnym graczem, który wybrał dziwną skórkę faceta w niebieskiej koszuli. Guy nie ma pojęcia, że nie jest prawdziwy i nie rozumie większości wypowiedzi gracza, które mówi jego wymarzona dziewczyna. Ktoś zaczyna do nich strzelać ze skrytki, a Millie też wyciąga broń. Zdając sobie sprawę, że siły nie są równe, dziewczyna postanawia się teleportować, a Guy wskakuje do portalu za nią. Millie otwiera magazyn broni i radzi Guy'owi, aby awansował, ponieważ jest dopiero na pierwszym poziomie, co oznacza, że nie może nic zrobić. Dopiero gdy osiągnie setny poziom, zgodzi się z nim zaprzyjaźnić. Guy postanawia zachować się jak bohater i robić dobre uczynki, aby awansować i ponownie zobaczyć swoją wymarzoną dziewczynę. Walczy z przestępcami i chroni niewinnych. Na początku nasz bohater często przegrywa, ale to jest w porządku, ponieważ może budzić się w swoim łóżku raz po raz i zaczynać od nowa. Za każdym razem facet jak w niebieskiej koszulce staje się coraz fajniejszy. Staje się nawet tematem dyskusji w prawdziwych wiadomościach. W międzyczasie Millie ponownie próbuje zakraść się do skrytki. No way. Jej otworzyć drzwi, a ona znajduje swój kod źródłowy. Jednak słyszy alarm i zostaje natychmiast zaatakowana przez tłum uzbrojonych mężczyzn. Millie odpowiada ogniem, ale ich siły nie są równe. Ponadto wszystkie wyjścia są zastawione pułapkami. W tej chwili widzimy, jak Guy włamuje się... Jak to jest? 5 lat temu go odpowiedź się pisa. ...się do budynku ja na wymyślnym motocyklu nie wiem, muszę brodę ogolić po prostu chyba.
Teraz walczą według razem i pomagają sobie nawzajem przetrwać. Guy patrzy na Millie z podziwem. To prawdziwa artystka. Golenie brody 2? Jednak złoczyńców jest zbyt wielu, więc para wskakuje na motocykl to i było wylatuje dawniej, z budynku temu, z pełną chyba prędkością. Ale motocykle nie mogą latać. Na szczęście para ma spadochron odrzutowy. Są uratowani. Nie udało im się jednak zdobyć niezbędnego kodu. Taka się gierka fatalna. Antoine przybywa do biura firmy. Dalej. Jest wyjątkowo nieprzyjemnym facetem, ale którego ma skino właściciel. Sława i pieniądze. Zachowuje się niegrzecznie w stosunku do swoich podwładnych i opowiada im o swoich planach uruchomienia Free City, część druga. Powrót do gry. Guy pokazuje Millie swój parking i chwali się swoim wysokim poziomem. Dziewczyna dochodzi do wniosku, że ma przed sobą fajnego hakera, który pomoże jej zdobyć potrzebny jej kod. Guy i Millie przechadzają się po nocnym mieście. Zdają sobie sprawę, że mają ze sobą wiele wspólnego. Na przykład oboje lubią lody o smaku gumy balonowej. Oboje uwielbiają też huśtawki. Millie opowiada Guyowi o swoim życiu. Mają swój pierwszy pocałunek. Zielankę przerywa pukanie do drzwi. Millie widzi Keisa przed swoimi drzwiami. Przez cały czas próbował dowiedzieć się, kim jest tajemniczy facet w niebieskiej koszuli i w końcu znalazł go w bazie danych. Keis mówi Millie, że Antoine zdecydowanie ukradł ich kod, ponieważ to on wymyślił postacie niezależne, które miałyby czuć, że żyją. Na przykład facet w niebieskiej koszuli nie jest graczem, ale prawdziwą sztuczną inteligencją, która wierzy w swoją rzeczywistość i nie jest jedyny. Wszystkie postacie niezależne są ulepszane co i rozwijane, uczą się nowych rzeczy i ewoluują. Millie jest zszokowana i jednocześnie bardzo zdenerwowana. Okazuje się, że facet, który ją pocałował, nie jest prawdziwy. Millie wraca do gry, odnajduje Guya i zabiera go do tawerny bohaterów. Tam dziewczyna mówi mu, że całe miasto to gra, a on jest zwykłą postacią niezależną, która nie istnieje w rzeczywistości. Ale to też nie jest najgorsze. Do premiery Free City 2 pozostały jaki tylko dwa dni, a wtedy wszystkie stare dane znowu zostaną wymazane, w tym sam Guy. Millie płacze i prosi bohatera o pomoc w uratowaniu ich świata gry. Ale Guy jest bardzo zdenerwowany. Zdejmuje okulary i śpieszy się nad brzeg oceanu. Cały jego świat okazuje się kłamstwem. Guy idzie do swojego byłego kolegi i próbuje mu ale wszystko okularów powiedzieć. Nie ma. Buddy odpowiada spokojnie. Wskazuje, że nie liczy się to, czy istniejesz, czy nie, ale to, czy masz prawdziwe uczucia. Guy zdaje sobie sprawę, że musi za wszelką cenę ocalić swój świat. Razem z Buddym udają się do skrytki, aby znaleźć kod źródłowy Millie. Właścicielem lokalu okazuje się gracz, który uwielbia Buddy'ego. Bez problemu zgadza się przekazać naszemu bohaterowi potrzebny mu kod i przynosi go Millie. Tam znajdują dowód na to, że Antoine ukradł kod źródłowy deweloperom. Co jest, ty, jak rosnąca se tańczy, emotki puszcza. Facet w niebieskiej koszuli zagraża pomyślnemu wydaniu Free City 2. Chciałeś? Antoine nakazuje Keisowi ponowne uruchomienie świata bieżącej gry i usunięcie parametrów Guya. Keis odmawia zrobienia tego i rezygnuje. A chce go szukać, jak my ty, że gifty dawał? Zrobić to sam. Restartuje serwer, przez co gracze chwilowo wypadają z gry i wszystko na świecie zaczyna znikać. Gra zostaje ponownie uruchomiona. Guy wraca do ustawień domyślnych i budzi się w swoim mieszkaniu. Żyje starym algorytmem. Ryba, garnitur, śniadanie, kawa z Buddym. Millie znajduje go i chce porozmawiać, ale Guy nic nie pamięta ze swojego dawnego życia. Dziewczyna jest zdesperowana, wychodzi z gry. Keis dzwoni do niej i zapewnia, że pamięć Guya można przywrócić. Najważniejsze jest, aby dowiedzieć się, jak to zrobić. Keis przyznaje, że w kod tej postaci włożył swój osobisty gust i wizerunek idealnej dziewczyny. Dlatego Guy zakochał się w Millie od pierwszego wejrzenia. Dziewczyna wraca do gry, włamuje się do banku, w którym pracuje Guy i bierze go jako zakładnika. Millie zmusza go do założenia okularów do gry i mówi mu, że za 24 godziny ten świat zostanie zniszczony na zawsze. Co jeszcze z Buddym robi? Nie mogąc przywrócić pamięci Guya zwykłymi słowami, Millie całuje go. Guy przekłada się wszystkie wydarzenia. Ale co ty wysyłasz? Nerd oddał na golibordę 5 złotych. Sam chciałeś mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe. Sam chciałeś. Większe, mniejsze, większe. I szczegóły z przeszłości, w tym lokalizację ukrytej wyspy, na której przechowywany jest kod źródłowy gry. Guy i Millie zbierają wszystkie postacie niezależne i przekonują je, że są czymś więcej niż tylko zbiorem liczb. Widzimy prawdziwy bunt maszyn. Czekaj, jak on se przypomniał, bo nie widziałem. Zostanie zniszczony na zawsze. Nie mogąc przywrócić pamięci Guya zwykłymi słowami, Millie całuje go. Guy przypomina a moc sobie miłości i przyjaźni, największa moc we wszechświecie, w tym lokalizację ukrytej wyspy, na której przechowywany jest kod źródłowy gry.
Guy i Millie zbierają wszystkie postacie niezależne i przekonują je, że są czymś więcej niż tylko zbiorem liczb. Widzimy prawdziwy bunt maszyn. Gracze przychodzą obrabować bank, a tam bunt nikogo nie ma. Wędrują przygnębieni ulicami i nie znajdują ani jednej NPC-ty postaci niezależnej. Strajkują. Rzecz w tym, że wszyscy są w kawiarni, degustując nowe napoje od baristy. W międzyczasie Antoine zamierza zniszczyć świat wolnego miasta i usunąć wszystkie dowody. Chce także zniszczyć postać Millie, Molotov Girl. Z pomocą Gaja i Kisa dziewczynie udaje się uciec od tuzina niekontrolowanych samochodów. Nie może im bana dać? Dodatkowo, Kis buduje most prowadzący na wyspę i włamuje się do systemu bezpieczeństwa. Dzięki czemu cały świat może zobaczyć, co dzieje się w wolnym mieście. Antoine wpada w histerię. Żąda usunięcia wszystkich graczy z wolnego miasta i wprowadzenia kolesia do gry. Postać Millie znika, mówiąc w końcu, że los świata jest teraz w rękach Gaja. W tym momencie zostaje on zaatakowany przez kolesia. Wygląda jak wielki sportowiec i jest niekompletną i nieinteligentną kopią Gaja. Wygląda jak wielki sportowiec. Koleś jest znacznie silniejszy. To by wyglądał jak Pudzian. Kumpel z banku przybywa Gajowi na ratunek, ale też zostaje znokautowany. Wygląda na to, że nasz bohater nie ma szans na wygraną. Chociaż a nie takie chuchro. Znajduje okulary do gry i używa tarczy Kapitana Ameryki, ramienia Hulka, a nawet miecza świetlnego Jedi Hulk. I Portal Gun. Ale mimo to koleśowi udaje się go pokonać. Potem Gaj zakłada mu okulary, a koleś rozprasza się różnymi błyszczącymi rzeczami. Rozwścieczony Antoine zaczyna ręcznie niszczyć serwery gry. Uniwersum Free City rozpada się na oczach graczy z całego świata. Ale naszemu bohaterowi udaje się dotrzeć na wyspę i pokazać całemu światu kod źródłowy stworzony przez Millie i Keys. Tymczasem w prawdziwym świecie Millie dogania rozwścieczonego Antoine'a i prosi o zwrot kodu wolnego miasta. W zamian nie będzie go pozywała, a wszystkie zyski Free City 2 i kolejnych wersji będą należeć wyłącznie do niego. Chciwy Antoine szczęśliwie się zgadza. Rzecz w tym, że Free City 2 okazuje się kompletną porażką. Millie i Kis wypuszczają własną grę o nazwie Live Free na YouTube Life. Wprowadzają do tego nowego świata zabierają? Gaja i wszystkich nice. Mieszkańców wolnego miasta. Ta gra staje się prawdziwym hitem. Millie jako Molotov Girl dołącza do gry i idzie na randkę z Gajem. Zdaje sobie sprawę, że jego wymarzona dziewczyna nie może przez cały czas żyć w wirtualnym świecie i pozwala jej odejść. Żegnając się, Gaj AI za mądre. I mówi jej, że jest tylko wiadomością od swojego twórcy. Millie zdaje sobie sprawę, że Kis, który stworzył Gaja... Teraz dopiero się zdaje sprawę. On jej powiedział wcześniej, zaślepionej babie pikselami, że stworzył go tak, żeby mu się ona podobała. I ona teraz dopiero, na sam koniec filmu, pieprzona jest, nie? Pieprzyć ją. Zrywa słuchawki i biegnie do Kisa. Teraz nie są już tylko przyjaciółmi, ale zakochaną parą. Tymczasem nasz Guy w wirtualnym świecie też się nie nudzi. Zaprzyjaźnia się z kolesiem, spotyka Badiego, z którym pracował w banku w wolnym mieście. Razem wyruszają na nowe przygody. Podobało ci się nasze podsumowanie? Polub nas i nie zapomnij udostępnić filmu znajomym. Podczas gdy ty oglądałeś kanał MovieCode, my pracowaliśmy nad... Najbardziej depresyjna kreskówka. Co to w dupę jest? Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk? Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę